Przeciwnik zaczyna od Mulligana. Ja nie szczególna ręka, ale zatrzymamy. Może podejdzie jakiś Shotland, żeby zagrać coś w pierwszej turze. Wywali mi Cotsi zapewnie. A co on tam? Niech się boi Szoka. No, gra Lurusem, co zapowiada nie najgorszy dla mnie matchup, ale no, różnie bywa. Tutaj Arcanis jest najgorszy, powtarzający te Thoughtseize. Young Pyromancer i jego tokeny fajnie giną z Chainrillera, więc czekamy na tego goblinka. No, drugi Thoughtseize nie cieszy, reanimacja, no ale Chainrillera nawet z ręki dużo robi przeciwko tej talii. Tylko pozostaje na niego czekać. Na razie sobie pozbieramy życia. Zapełnimy grób. No i niestety Arcanis, no to nie cieszy, bo Thoughtseize będzie porządku dziennym. No i brak drugiego źródła czarnej many, tak? Bo tu już by Devil coś może ciekawego zrobił z Village Rides razem. No tak to wyjdzie w ten sposób. Zobaczmy, czy on będzie chciał tego Arcanistę rzucać po to, żeby Thoughtseize wszedł. Ile mam kart na grave? Mam 6, no to Teacher niech spada, no i Pyromancera go to kosztowało, a nie ma chyba many na Thoughtseize, chyba że wyrzuci zaraz landa, ale ten Village Raid fajnie, żeby jednak swoje zrobił. No można by zaryzykować, poświęcić Trytona i strzelić w Arcanistę i liczyć, że podejdzie słomp, dzięki czemu dobijemy Arcanistę z Wolf Stridera. Słomp albo inne źródło czarnej many. Ale to bardzo ryzykowne. Dobra. Spróbujmy to zaryzykować, no. To zresztą jest aktywne zagranie, bo zaatakujemy wszystkim i to, co, na co on będzie chciał tokena teoretycznie poświęcić, to my zrobimy tak, no i liczmy na to. No jest. Dobra. To teraz land nie jest aż tak potrzebny. Ten za to spoko. Przeciwko tej talii jedno obrażenie z Mayhem Devila więcej, zapełniona karta na grave. Czy on go poświęci? Ma Village Rajsa czy nie ma? Załóżmy, że ma. Za po to robi głównie, no więc. No niech będzie. Wejdzie krok w górze.
Kraj, no to trzymamy priorytet, żeby właśnie coś takiego zrobić, złego stridera wykorzystać ten skraj. Chain Mirror jest bardzo dobry na ten talię. Okej, okay, no to nie było za dobre, bo przecież muszę sobie przytasować bibliotekę teraz. Trzeba było najpierw. No w każdym razie i tak. Wystarczyło. No to talię. Wywalam standardowo dosyć 3 pristy. Thotis dosyć często wystawiany. Stitcher Supplier i Wall Strider. No Mayan Devil i Chain Whirler są bardzo dobre, to ich szkoda wywalać. Talia przeciwnika korzysta trochę z Grave'a, więc Agonizing Remorse zamiast Thotis'a. Jeden może być. Trzy takie hejty na Grave'a i Eblade jako odpowiedź na potencjalne artefakty przeciwnika, ale też palenie na przykład kompana Lurusa. No i zobaczymy. Trochę mało niszczenia artefaktów, ale no nie wiem, czy przeciwnik tak się będzie hejtował na naszego Grave'a. Sam też gra Graveyardem, no ale to tak jak ja może po prostu korzystać z Soulgate Lantern zamiast Gravdigger's Gate. Fabled Passage tym razem możemy zostawić. Może Mayhem Devil podejdzie, a tu jest bardzo dużo tych toughnessów. Jeden, jakiś Young Pyromancer i ich tokeny. Na razie myślę, że można coś samemu dołożyć tam borda, więc już to tak wiele nie robi. Mayhem Devil zreanimowany za to dużo robi. Spróbujemy to atakować. Tutaj reanimowanie Mayhem Devila jest bardzo kuszące. Jedyny problem to jest ewentualne Claim the Firstborn u przeciwnika, które nam go zabije i zrobi dużą siekę. Więc bezpieczniejszym zagraniem jest spalenie póki co tego Priesta i w następnej turze trzymanie już many na Village Rites, gdyby miało pójść Claim the Firstborn. Plus Fabled Passage pozwoli od razu wykorzystać Mayhem Devila i zabić tego Pyromancera. Jasne. Nasza Kroxa może pójść do progu bez problemu. Zanim się odtapuje i zacznie jakieś tokeny tworzyć, to już pozbądźmy się tego problemu. No szkoda, że nie będzie kolejnego Mountaina na Chain Whirlera ewentualnego, ale no, trzeba mieć manę na ten Village Rides. A, on musiał wsejdować. Nie gra już kompany, więc musiał wsejdować jakiegoś permanenta droższego niż
Dwa mana. I teraz jak działa to replika w mili? If a non-replement... A, to jest skontrowane po prostu teraz. Dobra. U mnie już może potencjalnie wchodzić Kroxa. 3-4 spele land jak najbardziej. I Soul Guide Lantern zegzajluje jego Kroxa. Robi na wejście. Dobra, nie będziemy wymieniać Trytona na tokena, przynajmniej na razie. Dobra, udało się 2-0. Dosyć szybki mecz.